Martyrologium rzymskie pod datą 12 stycznia wspomina świętą Tacjanę. Podaje ono, że Tacjana była Rzymianką i poniosła śmierć za cesarza Aleksandra. Tacjana urodziła się w rzymskiej rodzinie. Jej ojciec, chrześcijanin, wychowywał ją w miłości do Boga i Kościoła. Służyła w świątyni jako diakonisa. Według legendy zapanowania cesarza Aleksandra Severa, podczas jednego z chrześcijańskich nabożeństw Tacjanę wraz z ojcem pojmano i zaprowadzono do świątyni Apolla. Tacjana miała tam zostać złożona w ofierze bożkowi. Gdy Tacjana pomodliła się za swych oprawców, nastąpiło trzęsienie ziemi i posąg bożka rozpadł się na części. Tacjanę więc poddano torturom. Bito ją, wyłupano jej oczy, ale jej rany bardzo szybko się goiły. Lew, mający rozszarpać Tacjanę, nie zrobił jej krzywdy, a ogień, do którego była wrzucona, nie spowodował oparzeń ani śmierci. Pomiędzy rokiem 225 a 228 została ścięta mieczem. Jej ojciec również został skazany na śmierć, gdyż nie chciał porzucić wyznawanej przez siebie wiary. Stosunkowo wczesny kult świętej Tacjany w Rzymie jest dobrze zaświadczony. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojej męczennicy, świętej Tacjany, której dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.